Proszę Państwa, jestem w miejscu wyjątkowym. Siedzę na fundamentach domu, w którym 5 grudnia 1867 roku przyszedł Józef Piłsudski na świat. Tu mieszkał przez 8 lat pierwszych swojego życia z rodzicami i z rodzeństwem. Potem ten dom spłonął, pozostały tylko fundamenty, a z tyłu za mną symboliczne drzewo, które w 1937 roku posadził prezydent Ignacy Mościcki i wdowa po Józefie Piłsudskim, pani Aleksandra. Ten dom stoi w miejscu, gdzie miała stać kołyska, w której mama Maria miała kołysać młodego Siuka, gdy był jeszcze niemowlęciem. To niezwykle ważna postać w życiu Józefa Piłsudskiego. Choć zmarła niezwykle szybko, bo miał zaledwie 17 lat, kiedy zmarła, to była na tyle ważną postacią w jego życiu. Wlała w jego serce taką miłość do ojczyzny. Była przekonana, że urodziła dziecko, które podźwignie Polskę z ruin. Cały czas, przez całe jego dzieciństwo mu to starała się przekazać. I choć żyła zaledwie 17 lat za życia Józefa Piłsudskiego, to bardzo sobie zakodował te nauki w swoim sercu. Gdy umierał, polecił, aby sprowadzono jej prochy do Wilna, pochowano te prochy wraz z żołnierzami, a serce jego kazał złożyć u stóp matki, która jego urodziła i która wychowywała go do tych ważnych państwowych zadań. To przepiękna miłość syna do matki, to przepiękna wiara matki w jej syna. Gdy każdy z nas wspomina swoją mamę, gdy każda mama spogląda na swojego syna lub swoją córkę, pamiętajmy o tej przepięknej miłości matczynej i synowskiej wdzięczności, której symbolem jest Józef Piłsudski i Maria Piłsudska. A to miejsce, ten dom, który stoi w miejscu, gdzie stała kołyska, przy której stała Maria Piłsudska, spoglądając na małego Ziuka, wierząc, że w tej kołysce jest ktoś, kto podźwignie Polskę z ruin, niech będzie zobowiązaniem nas wszystkich do tego, abyśmy kochali i szanowali swoje mamy. Pozdrawiam.